Dagmara Moranowska, witam i zapraszam Państwa na szczegóły prognozy pogody. A pogoda w dalszym ciągu kształtuje układ niskiego ciśnienia, a wraz z nim fronty atmosferyczne, które stopniowo przemieszczają się nad Polską. I tak tej nocy na przeważającym obszarze kraju niestety dominować będą chmury z przelotnymi opadami deszczu. Natomiast w drugiej części nocy opady deszczu będą pojawiały się już tylko na północy i tutaj popada najintensywniej. Na termometrach od 4 do 5, 6 stopni na przeważającym obszarze. Nieco cieplej będzie jedynie w części północno-zachodniej, tutaj w okolicach Szczecina około 7 stopni. Jutro niestety kontynuacja dość pochmurnej pogody, bo w całym kraju przez cały dzień zalegać będą chmury. Na północy, a także częściowo na wschodzie będą pojawiały się opady deszczu. Na zachodzie kraju w drugiej części dnia mogą występować lokalne burze. Na termometrach jutro nieco chłodniej na północy, tutaj około 7 stopni, 14-15 stopni w centrum i do nawet 17 stopni na wschodzie i południowym wschodzie. Spójrzmy teraz na mapę dla naszego regionu. Także w naszym województwie niestety noc będzie dość pochmurna z przelotnymi opadami deszczu. Dopiero w drugiej części nocy te opady będą stopniowo zanikać. Na termometrach w nocy od 6 do maksymalnie 7 stopni. Jutro także w naszym województwie przez cały dzień dominować będą chmury. Nieco więcej słońca i przyjaźni może pojawić się jedynie na południu regionu, natomiast na północy chmury i opady deszczu. Na termometrach jutro od 9 do 12 stopni na południu regionu. Natomiast na barometrach wzrost ciśnienia jutro 1010 hektopaskali. A ja życzę Państwu spokojnego wieczoru i dobrej nocy. Do zobaczenia.